Ale ja mam od już, tak? Opowiadać mam. Dzień dobry. Jesteśmy w zakazanym mieście. Przecież, że mówi Paweł Żebuski dla wiadomości. Dla wiadomości mówię. Dobrze. W zakazanym mieście jesteśmy, że przez 500 lat nie było żadnego wejścia dla osób, które... Co tam? Tu się pas, bo tu ludzie patrzą. O tu. A ja jak Pawlak biegam. W zakazanym mieście, przez które przez 500 lat nie było wstępu nie tylko dla obcych turystów, ale również dla Chińczyków nienależących do wyższych kast urzędniczych, tudzież czegoś w tym rodzaju. Generalnie jesteśmy w zakazanym mieście, które ma długość ponad kilometra, szerokość kilometra, jest niesamowicie wielkie, zwiedzenie jego to cały dzień, to trudno powiedzieć zwiedzenie, to jest po prostu przejście, bo żeby go zwiedzić, to trzeba pewnie by tu mieszkać parę lat. Jest niesamowite, jest olbrzymie, jest wielkie, tysiące turystów przychodzi tutaj dziennie, wszystko odnowione, przygotowane do olimpiady, a nas jest cała brygada RR, proszę bardzo. Grzegorz, Robert, dalej Robert, a nie reszta trola, bandy nie. Uciekła. Trole gdzieś uciekły. O, jest Dagmara.